Cześć wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Pewnie wiecie, co trzymam tutaj w dłoni, a jest to po prostu prostownik, czyli element ładujący nasz akumulator, gdy on się rozładuje. Sytuacje na rozładowanie akumulatora są naprawdę różne. Albo zostawimy lampkę włączoną na noc i rano przychodzimy, a tu do pracy no nie pojedziemy. Albo może być sytuacja taka, że jeździmy głównie po mieście na krótkich odcinkach i akumulator nie jest w stanie się naładować, a po prostu szybciej go rozładujemy poprzez takie częste włączanie silnika. No i alternator nie jest w stanie w tak krótkim czasie naładować naszego akumulatora. No i jeszcze najgorszy okres to oczywiście zima, gdzie non-stop oczywiście lampy, zresztą w większości lampy używamy, ale non-stop powiedzmy, częściej, ogrzewanie, wentylator i jeszcze różne inne systemy jak radio, to i akumulator się non-stop rozładowuje. No i w takim wypadku może dojść do sytuacji, gdzie już autem nie ruszymy, będziemy kręcić kluczykiem, ale niestety nie odpali. Od około 9 V w dół, jeżeli sterownik silnika wykryje takie napięcie na naszym akumulatorze, no to w takim wypadku nie kręci, nie zezwala na uruchomienie rozrusznika. Tak więc to taka krótka informacja. W niektórych samochodach może być inaczej, no ale tak już jest. Jeżeli spadnie napięcie, to są ogólnie problemy. W związku z czym możemy nasz akumulator wypiąć i podłączyć w domu do gniazdka elektrycznego przez prostownik, żeby się naładował. Tylko nie róbmy tego raczej w mieszkaniu. Dobrze byłoby wystawić taki akumulator na przykład na klatkę schodową, oczywiście jak jest bezpiecznie, i na klatce schodowej wykonywać na przykład takie ładowanie, podłączając oczywiście wtyczkę w mieszkaniu, naturalnie. Ewentualnie w piwnicy albo w innym miejscu, gdzie jest dobra wentylacja. W mieszkaniu nie jest zalecane, ponieważ opary różne są generowane, no chyba że w jakiejś pomieszczeniu gospodarczym, w którym macie bardzo dobrą wentylację, i na pewno zostanie to do komina wywiane z tego pomieszczenia, to co ewentualnie z akumulatora będzie parować, bo drobne opary będą. Oczywiście nie jest to zdrowe. Dobra, jak podłączyć, jak rozłączyć tak naprawdę akumulator od instalacji elektrycznej? Pamiętajcie, że najpierw minus, najpierw ujemną klemę od ujemnego bieguna rozłączamy. Zawsze. Jeżeli ktoś nie rozumie dlaczego, to jeszcze raz tłumaczę. Odkręcając klemę ujemną od naszego bieguna ujemnego, rozłączamy całą karoserię, silnik, wszystko rozłączamy, wszystkie elementy metalowe od akumulatora. I w tym momencie, gdy w następnym kroku odkręcamy klemę, czyli tą śrubę taką, od dodatniego bieguna akumulatora, jest bardzo bezpiecznie. Nawet jeżeli klucz, którym będziemy odkręcać śrubę, dotknie nam karoserii samochodu, silnika czy czegokolwiek innego metalowego, nie będzie żadnych iskier, nie będzie żadnego wybuchu akumulatora czy innych po prostu problemów. A jeżeli zrobimy na odwrót, najpierw plusik, bardzo fajnie sobie odkręcimy plusik, prawda? No to potem zabieramy się za minusik. No tylko, że jest pewien problem przy tym odkręcaniu tego plusika, o czym wcześniej nie powiedziałem. Jeżeli teraz będziemy odkręcać sobie ten plusik, gdy minus jest podłączony do klemy ujemnej, no to podczas odkręcania tego plusika ten klucz może nam dotknąć karoserii silnika lub innego elementu, no i zrobimy zwarcie i to jest niebezpieczne. Rozumiecie już o co chodzi? A jeżeli byśmy wcześniej ten minus jednak odkręcili, no to nawet gdy dotkniemy, jeżeli już zdarzy się taka sytuacja, oczywiście nie powinno się to zdarzyć, no ale to się może zdarzyć, no to wiecie, byłoby bezpieczniej. Tak więc najpierw minus, potem plus przy odkręcaniu. Ale przy włożeniu akumulatora już z powrotem, najpierw plus, a potem minus. Mam nadzieję, że to dla was jest zrozumiałe. No i w takim wypadku bierzemy nasz akumulator do domu, albo tam w jakieś miejsce dobrze wentylowane, i najpierw podłączamy kolorystycznie plus, zresztą jest tu opisane, czyli czerwone, minus, czyli czarne, do naszych zacisków, do naszych biegunów akumulatora, a potem dopiero podłączamy wtyczkę do prądu. I zgodnie z instrukcją, jaką tutaj mamy podane pojemności akumulatorów, na przykład pojemność 12 V napięcia, pojemność 60 Ah. Ile godzin? 13 do 14 godzin będzie trwało ładowanie. I dodatkowo tutaj mamy taki wskaźnik, takimi diodami, czerwona, żółta, zielona. One nas informują tutaj o stanie naładowania naszego akumulatora. Tak więc, jak widzicie, można wykonać taki test, a dodatkowo można po prostu naładować akumulator za pomocą właśnie takiego urządzenia. Koszt to około 100 zł.
czasami 70, czasami 150, są droższe, są takie turbo ładowawcze do warsztatów, droższe, znacznie szybciej ładują, większym prądem, no ale to nie jest też oczywiście takie zdrowe dla akumulatora. Tak więc co? Już wiecie, w jaki sposób naładować akumulator rozładowany. Oczywiście zawsze możecie odpalić samochód, jeżeli rozładuje się, za pomocą na przykład straży miejskiej, zadzwonić na straż miejską, mam problem z rozruchem, czy mi pomożecie. I niektóre miasta, niektóre straże miejskie po prostu podjadą, pomogą i będzie fajnie. Czasami można poprosić taksówkarza, czy pomógłby, oczywiście wtedy pewnie trzeba tam zapłacić 5-10-15 zł, no to jest naturalne, że za darmo, to nie ma co. Albo na przykład poprosić jakiegoś znajomego, który ma kable, no i żeby przyjechał z kablami rozruchowymi, podłączacie kable pomiędzy klemy waszych akumulatorów, czyli takie właśnie zaciski, jak tu widzicie, tylko trochę grubsze. No i w tym momencie odpalacie silnik, bo będzie brał prąd z akumulatora waszego tam kolegi. Tylko czasami lepiej jest, żeby on miał odpalony także silnik. Dzięki temu będzie tamten alternator ładował jego akumulator, a przy okazji będzie ładował ten. Odpalicie sobie samochodzik i w tym momencie rozłączacie. No i warto by było w tym momencie, jeżeli nie macie prostownika, przejechać się dłuższy odcinek czasu, tak żeby ten wasz akumulator się po prostu naładował. Czyli na przykład zostawić nawet troszeczkę samochód, żeby trochę popracował, albo przejechać się w dłuższą trasę, no bo inaczej będzie problem. Tak więc pamiętajcie, akumulator musi być naładowany. Czy to normalnie przez alternator w samochodzie, czy to przez takie coś, jak prostownik, zespół prostowniczy, czy też poprzez dłuższe jeżdżenie w dłuższych trasach, no to alternator, wiadomo. No i będzie ok. Krótkie trasy, no niestety, ale rozładowują. Tak więc uważajcie na to. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się szerokiej drogi. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście zachęcam. Cześć!